Pan Bóg niech będzie uwielbiony za to, że dzisiaj możemy w tak dogodnych warunkach być razem cieszyć się swoją obecnością, być na wspólnym nabożeństwie. Czasem bywa tak, że okręgowemu kończą się pomysły na usługiwania i pisze tylko obsługa własna i starszy zboru ma ból głowy co z tym zrobić a czasem jest tak że jest kilku którzy mogliby usługiwać jak w Waszym zborze dzisiaj przywożę wam pozdrowienia od zborów w Sandomierzu gdzie w ostatnim czasie mieliśmy możliwość być na wspólnym nabożeństwie jak i również z naszego zboru niektórzy mówią to znowu jedziesz Mówię, ale jak już jedziesz, to pozdrów tam, gdzie jedziesz, co też niniejszym czynię. E, dziękuję serdecznie. E, dzisiaj chciałbym, abyśmy naszą uwagę skupili na dwóch historiach opisanych w Piśmie Świętym. E, ludzi, którzy byli odporni. Skąd ta ich odporność pochodziła? Co to takiego jest, w, co czyni ich odpornymi. Ale kiedy słyszymy termin odporność, to z czym nam się to kojarzy? Jakie zrozumienie nam przychodzi? Zdrowie, odporność na nie wiem, choroby, na takie małe, niewidoczne coś. Odporność psychiczna, tak? E, tak, też, e, ale to może też być niewrażliwość na pewne wydarzenia, na pewne e, sytuacje. E, to może być znieczulenie, nie? E, ale odporność to też jest czasem coś, co powoduje, że kiedy pod wpływem pewnych bodźców i zdarzeń. Ugina się coś, to powraca do pierwotnego kształtu. Jak choćby nawet, nie wiem, piłka tenisowa, która jest narażona na ciągłe uderzenia czy, czy ze strony rakiety. Ona się odkształca, ale potem wraca do pewnego kształtu. I myślę, że jest to taki obrazowy przykład, jak chrześcijanin. Powinien postępować, bo to, że się z pewnymi trudnościami, z pewnymi sytuacjami spotkamy w życiu, jest nieuniknione, bo nie mamy wpływu na to, co nas spotka, co się będzie działo, ale mamy nieco wpływ na pewne nasze reakcje na te sytuacje. Z reguły. Każda miejscowość ma jakiś symbol, jakiś herb. Kojarzy się z pewnymi wydarzeniami, z pewnymi sytuacjami i ludzie to utożsamiają. Nie wiem, jaki herb mają Kielcem. CK. A kojarzycie z czego się to wzięło? Jakie były początki czy idee? Różnie. Mielce, czyli kły dzika. Aha. Jakieś, jakieś to miało kiedyś znaczenie. W Stanach Zjednoczonych, w mieście Oklahoma, takim symbolem tego miasta od pewnego czasu stał się pewien 80-letni wiąz amerykański. Czym on sobie zasłużył na to, ten szacunek i to, że wielu zdobi papiery firmowe niektórych firm, że e, turyści czasem przyjeżdżają go e, oglądać? E, otóż przetrwał on jedno z tragicznych wydarzeń tamtego kraju 19 kwietnia 1995 roku. Kiedy pewien człowiek w okolicach tego drzewa, a tymczasem w okolicach budynku federalnego, zaparkował ciężarówkę wyładowaną materiałami wybuchowymi i ją zdetonował. To doprowadziło do jednych z najbardziej tragicznych wydarzeń poprzedzających te wydarzenia z 11 września, ale w wyniku jego działania zginęło 168 osób. A ponad 800 zostało rannych. Wiele budynków zostało zniszczonych, wiele strat to spowodowało. Wśród nich prawie ogołociło to drzewo z liści, potrzaskało, poniszczyło. W tym ogromie tragedii w zasadzie nikt nie przejmował się jakimś tam poniszczonym drzewem, ale po pewnym czasie. Ludzie zauważyli, że z tego drzewa pozbawionego liści, może i niektórych gałęzi, y, zaczynają kiełkować zielone pędy, przebijając szarą sadzę, przebijając te y, zniszczenia. I w tym miejscu ogromnej tragedii, ogromnego zniszczenia pojawiło się pewne nowe życie. Ludzie to dostrzegli, dzisiaj o niego niesamowicie dbają. I dlatego drzewo to stało się takim pewnym symbolem odporności na zdarzenia losu, na trudny, jakie ci ludzie, którzy przeżyli tą tragedię, oczekiwali. Stąd też nazwano to drzewem ocalałych. Dzisiaj może nie przeżywamy takich tragicznych sytuacji, ale każdy z nas na mniejszą lub większą skalę narażony jest na pewne ataki pozbawiające go pewnych chęci do życia, pozbawiających go pewnych marzeń, i potrzeba nam być w pewnym sposób. Odpornymi na te sytuacje, z którymi przychodzi nam się w życiu zmierzyć. Bo tak jak wcześniej wspomniałem, na te trudności, które nas spotykają, często nie mamy wpływu. W drugiej księdze Mojżeszowej, w XVII rozdziale, mamy opisaną historię. Czy doświadczenie przywódcy narodu izraelskiego w tamtym czasie, Mojżesza, który z tymi różnymi trudnościami miał do czynienia dość często, bo kiedy przychodziły problemy, przychodziły pewne niedogodności, to wielu się udawało do Mojżesza i mówiło, a ty to temu jesteś winny. A to po co nas ty wyprowadziłeś z Egiptu, gdzie tam było nam w miarę dobrze. Jakby to Mojżesz nagle wpadł na pomysł i dążył do utworzenia jakiegoś mocarstwa, wyprowadzając naród izraelski z niewoli egipskiej. W 17 rozdziale Mamy opisaną sytuację, kiedy w pewnym momencie zabrakło wody do picia. Nie wiem, czy w Waszym życiu mieliście taką sytuację, nie wiem, wybrali się na wycieczkę albo znaleźli się w miejscu, gdzie to pragnienie naprawdę doskwierało, kiedy nasze myśli koncentrują się w okolicy tego, kiedy się napijemy, kiedy będzie woda i y, kiedy ten problem zostanie rozwiązany. Dodatkowo Izraelici byli na pustyni, gdzie ten problem się potęguje ze względu na temperaturę i y, na y, inne rzeczy pochłaniające wodę, nawet z wszelkiego żywego organizmu. I otóż, nie było tam wody do picia. Ludzie, drugi wiersz mówi, przyszli do Mojżesza mówiąc, dajcie nam wody do picia. Ale Mojżesz mówi, dlaczego spieracie się ze mną? Dlaczego kusicie Pana Boga? Przypuszczam, że tam bardziej burzliwe te no, wymiany zdań były i emocje były dosyć duże. Ale co Mojżesz uczynił? Czwarty wiersz tego rozdziału mówi: I wołał Mojżesz do Pana, mówi: Co mam począć z tym ludem? Niewiele brakuje, a ukamienują mnie. A więc widzimy, że tam gorąco było nie tylko od temperatury, ale od emocji i od tego problemu. To pokazuje nam, że Mojżesz miał taką zasadę, że kiedy przychodziły trudności, kiedy przychodziły problemy, on udawał się do Pana Boga. On prosił Pana Boga o to, aby dał mu mądrość, co ma uczynić. I Pan Bóg mu odpowiedział: rzekł do Mojżesza, przejdź się przed ludem, weź ze sobą kilku ze starszych Izraela, weź także do ręki laskę swoją, którą uderzyłeś w Nil. I idź, oto ja stanę przed tobą na skale, tam na chorebie, a ty uderzysz w skałę i wytryśnie z niej woda, i lud będzie pił. Mojżesz uczynił tak na oczach starszych i rzeczywiście ta woda wytrysnęła. Pan Bóg dał odpowiedź. Nie mamy sprawozdane tutaj, jak długo to trwało. Ale przypuszczam, że było to dość szybka reakcja. Napili się wszyscy i wody było pod dostatkiem, ale Pan Bóg działał w ciekawy sposób, żeby nikt nie miał wątpliwości, że Mojżesz użył swojej może wiedzy, swojego wykształcenia zdobytego w Egipcie i wiedział, że tam jest przecięcie żył wodnych, że tuż pod piaskiem jest ta woda, a potrzeba tylko gdzieś tam może tylko troszkę kopnąć i ona wytryśnie. I nie kazał Pan Bóg wbić, nie wiem, laski w ziemię, czy odgrzebać trochę piasku, ale kazał uderzyć ze, w skałę, aby nikt nie miał wątpliwości, że do tego nadzwyczajnego wydarzenia potrzebna była moc Boża. Później w Nowym Testamencie apostoł Paweł bodajże objaśni, że tą skałą, tą, która, z której ludzie pili, to był Jezus Chrystus. Poza tym też miała to być pewna lekcja, którą Pan Bóg chciał nalu, nauczyć Izraela. Ale problem z wodą nie był tylko w tym jednym momencie. Bo kiedy wędrowali przez tą pustynię, kiedy znaleźli się w innym miejscu, to sprawozdanie biblijne, tym razem z czwartej księgi mojżeszowej, 20 rozdziału. Również nam, nas informuje, że ludzie mieli podobny problem, no, ale powinni byli chyba trochę zapamiętać tego, jak to było w przeszłości i wie, że Pan Bóg jest w stanie znaleźć rozwiązanie, kiedy się go o to prosi. Dwudziesty rozdział, drugi wiersz, mówi tak, że zbór nie miał wody, a więc był problem. Zebrali się więc, naprzeciw, więc przeciw Mojżeszowi i przeciw Aronowi. I kłócił się lud z Mojżeszem mówiąc, obyśmy to pomarli wtedy, gdy nasi bracia pomarli przed Panem. Dlaczego przywiedliście zgromadzenie Pana na tę pustynię? Czy dlatego, abyśmy tu pomarli my i nasze bydło? Dlaczego to wyprowadziliście nas z Egiptu? Czy dlatego, aby nas przywieźć na to nędzne miejsce, gdzie nie ma zboża, fig, winorośli i jabłek granatu, a zwłaszcza nie ma wody do picia? Pamiętali, że w Egipcie były granaty, było zboże, było jedzenie, woda była. Ale w związku z tym, że od pewnego czasu nie było nad nimi bicza nadzorcy, to o tym już nie pamiętali, że tam było ciężko, że była ciężka praca, że nie byli niewolnikami. O tym nie wspominają. I szemrali przeciwko Mojżeszowi i Aronowi. Nie wiem, kto z was miał możliwość być na jakimś dużym czy meczu piłkarskim czy jakimś takim zgromadzeniu dużej ilości ludzi, gdzie te emocje zaczynają grać i robi się gorąco. Ja rozmawiałem z kolegą, który swego czasu pracował w policji w prewencji i zabezpieczał takie sytuacje i mówi mimo że są przygotowywani psychologicznie i szkoleni, i ćwiczeni pewnych rzeczami, to mówi kiedy staje się w woko w oko z tym Buzującym tłumem, to trzeba używać cierpliwości, żeby nagle nie zrobić czegoś, co jeszcze te relacje może podgrzać, bo to już może prowadzić do dużej eskalacji problemu. I właśnie Mojżesz stał, stał w takiej sytuacji, kiedy ludzie tutaj do niego mieli pretensje, kiedy uderzali w niego, jak ten ładunek wybuchowy w to drzewo. No i Mojżesz. Co czyni. Mojżesz według swojej zasady z Aronem odeszli sprzed zgromadzenia, skierowali się ku wejściu do namiotu zgromadzenia, upadli na swoje twarze i wtedy ukazała się chwała pana. A więc Mojżesz to miał według, miał zasadę, że kiedy przychodziły problemy, kiedy przychodziły trudności, on udawał się do. Pana Boga, aby tam szukać rozwiązania. I przemówił pan do Mojżesza, dał instrukcję, co należy zrobić. Tym razem mieli udać się też do skały, ale już nie uderzyć. Mieli przemówić i na słowo miała wytrysnąć woda. Z historii dalej. Jako wieloletni studenci Pisma Świętego pamiętamy, że Mojżesz popełnił tam błąd, bo zamiast przemówić, to uderzył i to spowodowało, że nie dokończył tej misji przywódczej wprowadzenia narodu izraelskiego do Hanaanu. Ale to go nie przekreśliło. Pan Bóg nie powiedział w związku z tym, że mnie nie uwielbiłeś, że popełniłeś błąd, to. Koniec. Poniósł pewne konsekwencje, ale jednak na życiu wiecznym nie utracił, bo mamy go później w sprawozdaniach Ewangelii, że przyszedł do pana Jezusa wtedy, kiedy on potrzebował szczególnego pocieszenia i szczególnego wsparcia w swojej misji. A więc widzimy tutaj, że Mojżesz był. Odporny na te trudności, ale czy ta odporność pochodziła z jego 40-letniej szkoły w Egipcie? Myślę, że nie. Jego odporność pochodziła z łączności z Panem Bogiem. Stąd, że kiedy przychodziły szczególne trudności, on szczególnie zwracał się do Pana Boga, a Pan Bóg mu odpowiadał i udzielał pewnych instrukcji, jak rozwiązywać te trudności i problemy. I Myślę, że to jest nauka również i dla nas, abyśmy nie mierzyli się z trudnościami, sami nie starali sobie znaleźć na ludzki sposób rozwiązania. ale przede wszystkim pamiętali o tym, że Pan Bóg chce być z nami. nie tylko wtedy, kiedy jest dobrze, ale wtedy, kiedy są trudności i problemy. Druga historia, którą chciałbym, abyśmy sobie dzisiaj przypomnieli, to historia też pewnych szczególnych trudności i problemów. O tyle one są trudne, że może dotyczą zdrowia i to zdrowia dziecka. Bo w Ewangelii Marka w siódmym rozdziale mamy opisaną historię, kiedy pewna kobieta przyszła do Pana Jezusa, bo szukała uzdrowienia dla swojej córki, córki, która miała złego ducha. A z innych historii opisanych w Biblii, czy może z naszej wiedzy, wiemy, że czasem zdemonizowanie czy opętanie to jest naprawdę poważny problem i dla tej jednej osoby. I często dla rodziny. Tu mamy opisaną historię, kiedy Pan Jezus udał się w okolice Tyru, a więc poszedł w miejsce poza teren Izraela. Być może tam chciał trochę odpocząć, może tam chciał trochę się wyciszyć z jednej strony, ale on wiedział, że tam jest osoba, która potrzebuje jego pomocy, i między innymi dla niej tam przyszedł. To pokazuje wielką miłość i wielkie zainteresowanie naszego Zbawcy tymi osobami, które przeżywają trudności i, e, relacje, i problemy. E, Pan Jezus może nie planował tutaj jakiejś wielkiej służby, jakichś wielkich wydarzeń, ale tak to jest, że kiedy jest się już nieco znanym, to gdy nawet się przyjdzie gdzieś inkognito, to nie zawsze się to uda zrealizować. Pamiętam sytuację, kiedy ileś lat temu byłem na delegacji pod Zieloną Górą. No i na różnych konferencjach, na różnych um, zjazdach. Słyszałem jak to ci prelegenci zwracają uwagę na to, aby zainteresować się, może osobami, które po raz pierwszy są w zborze, które może nie mają pewnych znajomych. No i w związku z tym, że zostałem tam na sobotę, pomyślałem, że sprawdzę, jak to jest z drugiej strony: przyjść taki nieznajomy do zboru. No bo ja tam nikogo nie znałem i myślałem, że tak to będzie usiądę gdzieś tam z tyłu, no i będę się przysłuchiwał. Kiedy przekroczyłem próg tego kościoła, brat bodajże starszy zboru tak się mnie przyglądał od góry do dołu i pyta się, mówi, a ty to jesteś stamtąd i jesteś synem Edwarda? No, no tak a to już wiem, bo wiesz, ja pochodzę z tej miejscowości sąsiedniej, co i twój ojciec i wiesz, myśmy razem, kiedy byli młodzi, to na zjazdy, to tu, to tam, to y, y, jeździli i się mi przypominają te wszystkie czasy. No i z osoby, która była taka incognito, stałem się, że tak powiem, natchnieniem jego y, wspomnień i jego y, wydarzeń. Y, ale... Tutaj Pan Jezus, kiedy przybył do tego rejonu Tyrum, miał nadzieję znaleźć wytchnienie, które nie udało mu się uzyskać w Betsaidzie, ale nie był to jedno, tylko ten jeden cel w podróży, którą on odbył. Pewien XVII-wieczny wykładowca Biblii takie myśli zawarł, tak opisał tą historię. Chociaż nie planował cudownych uzdrowień w tych stronach, to jednak wydaje się, że przybył tu celowo, aby obdarzyć swym błogosławieństwem. Nie mógł się ukryć, bo chociaż świecę można umieścić pod korcem, źródła światła nie da się zlikwidować. Chrystus był zbyt dobrze znany, by się y, ukryć. Olejek radości, którym został namaszczony, zdradził go i napełnił otoczenie swym zapachem. Ci, którzy tylko słyszeli o Jego sławie, a nie mieli możliwości jeszcze z Nim rozmawiać, wkrótce po zobaczeniu Go mogli powiedzieć, to musi być Jezus. A więc Pan Jezus był znaną osobą i On, gdzie się pojawił, tam był rozpoznawalny i tam rozsiewał to swoje błogosławieństwo. W tym miejscu Pan Jezus spotkał się z kobietą, której nawet nie znamy z imienia i nie znamy jej historii, tylko ten jeden krótki epizod. Ale tym spotkaniem i tym działaniem przełamuje wszelkiego rodzaju granice społeczne i obyczajowe, jakie w tamtym czasie funkcjonowały i jakie przywódcy żydowscy. Nakreślili i nauczali. Bo w tamtym czasie i w tamtej kulturze kobieta, i to jeszcze samotna, była na e, takiej pozycji społecznej, bardzo niskiej. Ale to nie przeszkadzało Panu Jezusowi, żeby on z nią nawiązać relację. Ona przyszła i zwróciła się do pana Jezusa. Bo siódmy rozdział Ewangelii Marka, 25 wiersz mówi, że niewiasta, której córka miała ducha nieczystego, skoro usłyszała o nim, przybiegła i padła mu do nóg. A niewiasta ta była Greczynką, rodą Syrofenicji Syrofenici, i prosiła go, aby wypędził demona z jej córki. Eee. Ludność tej części kraju należała do starej rasy kananejskiej. Byli to bałwochwalcy pogardzani i nienawidzeni przez Żydów i do nich należała ta kobieta, która teraz przyszła do Jezusa. Była poganką i wskutek tego pozbawiona przywileju, do których mieli prawo Żydzi. Eee. Wśród Fenicjan żyło wielu Żydów. I wieści o Chrystusie dotarły do ich regionu. Niektóry, niektórzy mieszkańcy słuchali jego głosu i, i byli świadkami dokonywanych cudów. Ta kobieta słyszała o proroku, który podobno uzdrawia wszelkiego rodzaju choroby. Gdy usłyszała jego mocy, w jej sercu pojawiła się nadzieja i zainspirowana matczyną miłością postanowiła przedstawić mu swoje zmartwienie. Ona zapewne szukała różnych sposobów do uzdrowienia, ale nie uzyskała. Ale z Przychodząc do Jezusa, wykazała się niezwykłą odpornością w obliczu przytłaczających przeciwności, bo była kobietą, nie była z narodu izraelskiego, a więc zdawała sobie sprawę, że jest na straconej pozycji. Ale pytanie, skąd ona mogła usłyszeć o. Tym, że to jest Jezus i że można do niego się zwrócić. Otóż w trzecim rozdziale Ewangelii Marka mamy sprawozdanie, że Jezus, będąc jeszcze na terenie Izraela, kiedy nauczał, to wśród tych, którzy za nim szli albo którzy słuchali, to był wielki tłum. Ludzi z Galilei, Judei, Jerozolimy i Dumi z Zajordanu i z okolic Tyru i Sydonu. A więc być może ktoś tam był w Jerozolimie, czy był na terenie Izraela, widział co Jezus czyni, kiedy wrócił w swój rejon, no to opowiadał, co widział, co słyszał i czego doświadczał. I stąd ta nadzieja w sercu tej kobiety się yy, no, zatliła, że kiedy pan Jezus przyszedł w jej okolice, ona powiedziała: Ja muszę zrobić wszystko, żeby córka była uzdrowiona. Ale pan Jezus, jak się do niej zwrócił, kiedy ona prosi go o te łaski uzdrowienia? No, zwrócił się w taki sposób, jak większość Żydów, bo określenie Pogan jako psy to było dość powszechne w narodzie izraelskim w tamtym czasie. Ale Pan Jezus chciał to tak troszkę obłaskawić, i mówi, pozwól wpierw, aby nasyciły się dzieci, bo niedobrze jest zabierać chleb dzieciom i rzucać szczeniętom. O ile ludzi niektórzy boją się psów i je wszystkich unikają. Kiedy jest taki mały, kochany szczeniaczek, taki, taki cieplutki, milutki, no to go większość przytuli. Pan Jezus właśnie mówi: No, niedobrze jest, aby nawet te malutkie stworzonka kochane były traktowane wyżej czy lepiej jak dzieci. No dzisiaj to ludzie niektórzy zaburzają, ale w tamtym czasie jeszcze ta hierarchia była inna. A więc kiedy ona to usłyszała, no to mogła się zrazić, mogła odejść. Ale ta kobieta miała niesamowitą odporność, ponieważ pozostaje skupiona na celu swojej misji. Jaki to cel był? Zdobyć uzdrowienie dla swojej córki. Ellen White tak opisuje te wydarzenia w książce Życie Jezusa. Chociaż ta odpowiedź wydawała się być zgodna z uprzedzeniami Żydów, była pewnego rodzaju naganą skierowaną dla uczniów, którą później zrozumieli i pojęli, że Jezus przyszedł na świat, aby zbawić wszystkich, którzy go przyjmą. A więc ta wypowiedź, niby do tej kobiety, ale była skierowana również w kierunku uczniów, by oni zreflektowali się i nikogo nie traktowali jako niegodnego Bożych Błogosławieństw. Pomimo sarkastycznej i uszczypliwej odpowiedzi Jezusa na prośbę tę kobiety, nie została ona zniechęcona w swojej wierze. W rzeczywistości jej odporność i szybko wzmacniająca się wiara pomimo przeciwności losu pozostaje niezachwiana i żadne słowa nie są jej w stanie zniszczyć. Jej postępowanie jest zgodne z pewną pieśnią z gatunku Negrospidru Tuel, która ma takie słowa: Nie czuje się wca wcale zmęczona. Przeszłam już tak daleko od miejska, miejsca, z którego zaczęłam. Nikt nie powiedział, że droga będzie łatwa. Nie wierzę, że zaprowadził mnie tak daleko, aby mnie zostawić. O tym chyba nie pamiętali Izraelici, którzy daleko przeszli z Panem Bogiem, wiele błogosławieństw mieli, a kiedy przyszło kolejne trudności, to mówią, obyśmy byli pomarli. E nie wierzę, że zaprowadził mnie tak daleko, aby mnie zostawić. Myślę, że my też mamy wiele doświadczeń z Panem Bogiem, na których możemy budować swoją wiarę. Jezus pozostaje otwarty na potrzeby pogan, i pomimo tego, że nie przekreśla, że Żydzi są pierwsi w korzystaniu z pewnych błogosławieństw. To jednak chce, aby oni mogli z tych błogosławieństw korzystać. Dlatego ta kobieta powiedziała: Tak, panie, ale nawet małe pieski pod stołem jedzą z okruchów dzieci. I odpowiadając w ten sposób, wyraziła swoją głęboką wiarę i głębokie przekonanie w dobroć Boga. Kwestie barier, różnic rasowych, kulturowych. Postrzegała jako powierzchowne tylko w kwestii i w obliczu swojej wielkiej potrzeby. Prawdziwą potrzebą i autentyczną jej, jej celem było dążenie do uzdrowienia i wiedziała, że tylko ta Ewangelia, którą Jezus proponuje, może być tą, która da ukojenie dla jej rozpaczliwej potrzeby, dla jej problemy. A więc ta kobieta wykazała się niesamowicie głęboką wiarą, na którą Pan Jezus często zwracał uwagę i mówił, że nawet w Izraelu takiej wiary nie widział. A więc widzimy, że wśród nas, czy, czy w miejscach, gdzie żyjemy, gdzie pracujemy, może być wiele ludzi, którzy tą głęboką wiarę posiadają, tą wiarę którą umożliwia Bogu działaniem. Pan Jezus przekroczył te bariery, które ludzie utworzyli i dzięki odporności i wierze tej kobiety czytamy w Sprawozdaniu w 29. rozdziale, 29. wierszu: "Dla twego słowa idź demon wyszedł z córki". A więc ona uzyskała to, co było jej co ją motywowało. Jezus właśnie opuścił swoje pole pracy, ponieważ uczeni w piśmie i faryzeusze starali się odebrać mu życie. Szemrali i narzekali, okazali niewiarę, gorycz, odmówili zbawienia tak dobrowolnie im ofiarowanego. Chrystus spotyka tutaj osobę z nieszczęsnego i wzgardzonego narodu które nie zostały obdarzone światłem Bożego Słowa. Poddaje się jednak od razu boskiemu wpływowi Chrystusa i ma wiarę w Jego zdolność do udzielenia łaski, o którą prosi. Błaga o okruchy, które spadają ze stołu mistrza. Jeżeli może mieć przywilej psa, chce być uznana za psa. Nie ma żadnych narodowych czy religijnych uprzedzeń ani pychy które mogłyby wpłynąć na jej postępowanie i natychmiast uznaje Jezusa jako odkupiciela oraz istotę zdolną uczynić wszystko o co go poprosi. W Ewangelii mamy powiedziane, że czasem niektórzy ludzie mówili do Pana Jezusa, ale my jesteśmy dziećmi Abrahama, ale my przecież mamy pewne przywileje, nam się pewne rzeczy należą. To może być również i problemem dla ludzi, którzy 30, 50, może niektórzy dłużej lat chodzą do kościoła, czytają Biblię i tak jak to jeden człowiek powiedział pastorowi, mówi: A przecież ja tyle lat oddaję dziesięcinę, ja to i to czynię. No to chyba Pan Bóg to weźmie pod uwagę. Czasem niektóre rzeczy, które się mają w oczach wartość są inne niż te, które my żyjemy, które dla nas są ważne. I najważniejsze z punktu widzenia tego sprawozdania jest to, że sprawozdanie mówi, kiedy weszła do swojego domu, znalazła dziecko leżące na łóżku, a demona nie było, czyli jej prośba została wysłuchana. Pan Bóg mógł zadziałać i jego chwała może mogła być uwielbiona. Odporna wiara tej niepozornej, nienależącej do Izraela kobiety pozwoliła Mocy Bożej działać na rzecz jej domu i uzdrowić jej córkę. Kobieta ta jasno pokazała, co to znaczy zmagać się z Bogiem. I nie pozwolić mu odejść, dopóki nie uzyska tych błogosławieństw. Już wcześniej mieliśmy w historii biblijnej opisanego człowieka, który na różne sposoby w swoim życiu kombinował, który twierdził, że błogosławieństwa są ważne, i na swój ludzki sposób je zdobył który twierdził, że sobie ze wszystkim poradzi, ale kiedy przyszło naprawdę duże zagrożenie i w ciemnościach ktoś go chwycił za ramię i myślał, że to jest śmiertelne zagrożenie, to szamotali się aż do rana, ale kiedy zrozumiał, kogo ma w swojej bliskości, to powiedział, nie pozwolę ci odejść, jeśli mi nie pobłogosławisz. I myślę, że to jest sedno tego, co jest. Potrzebne nam, abyśmy byli odporni na trudności, na problemy, uchwycenie się Pana Boga, uchwycenie się Jego obietnic i Jego e, rad, które nam daje, abyśmy mogli w tym złym i trudnym świecie prowadzić odporne życie. E, pewien badacz zajmujący się e, różnymi problemami, między innymi depresją powiedział, że przeciwieństwem depresji jest co? odporność. to nie jest brak poczucia winy i smutku, bo często właśnie depresja to jest takie stany złego samopoczucia, ale jest to umiejętność znalezienie drogi z dala od tych uczuć. A więc pewne decyzje podejmowane i radzenie sobie z tym. Jezus uwalnia nas, byśmy byli wytrwali i znaleźli drogę do obfitego życia. Wyzwaniem, przed którym stoimy dzisiaj jako osoby, które zostały wyróżnione objawieniem prawdy o Bożym zbawieniu i łasce, jest zrobienie czegoś, co przedstawi prawdziwy cel naszej wiary innym, tym, którzy może na dzień dzisiejszy e, e, jeszcze tej wiary i tej wiedzy nie mają. E, w pieśni, którą śpiewaliśmy na początku były słowa, że wkrótce, wkrótce już przekroczymy niebios próg. Czasem możemy sobie nie zdawać, nie zdawać z tego sprawę, przyzwyczajeni, że ten świat tak się toczy, przyzwyczajeni do pewnej rutyny i pewnych wydarzeń, ale tak naprawdę historia naszego świata dobiega końca i nie wiemy, ile... Mamy czasu, czy my, czy ci, którzy dzisiaj, do których dzisiaj możemy skierować słowa zachęty i słowa tego pocieszenia, które Pan Bóg chce dać ludziom. Obyśmy, jak ta kobieta z Syrofenicji, odnaleźli drogę do Pana Jezusa. I chcieli korzystać w tej wytrwałej i nieznającej nie przeciwności wierze z Bożych błogosławieństw, z tych może okruchów, które Pan Bóg chce nam dać, ale również, abyśmy się dzielili tymi okruchami z innymi. Bo kiedy. Wydarzy się to wielkie i chwalebne wydarzenie wszystkich wieków, kiedy Jezus powróci, to może zobaczymy tych ludzi, którzy jak to drzewo z tej historii na początku byli poniszczeni, byli atakowani różnymi problemami, ale dzięki Bożej Łasce, dzięki Bożej Mocy i naszej pomocy. Odrodzili się na nowo. Obyśmy ten czas, który Pan Bóg nam daje, wykorzystali do kształtowania własnej wiary, własnej odporności, a również i umieli przekazywać te Boże błogosławieństwa innym ludziom, wśród których żyjemy. To jest moją modlitwą. Amen.